Mercedes B jak bagno, B jak B-klasę. Rdza, ruda szmata. Patrz co jest. Tutaj wypadło mi trochę Mercedesa na wagę. I słuchaj tam, no szpachluje się, robi się. I teraz wiecie co? Żeby nie było tylko tak, że to zrobiłem tak, to dzisiaj pokażę ci, jak zrobić. O, tam już też zrobiłem. O. Ale ci tego nie pokazywałem. Ale teraz ci pokażę. Także tu statyw, proszę trzymać kamerę. Mam automatyczny statyw. I słuchajcie, błotnik kosztuje jakieś 100 euro. Tutaj ten, ale że on jest tam na górze dobry, to jakiś mikro odprysk ma tylko, to się zaprawkę zrobi, to utniemy sobie go tutaj i dorobimy tą całą część. Także kawkę sobie przyszykuj i będziemy to robić. Bo nie będę czekał, nie będę płacił 100 euro, nie będę czekał 3-4 dni, zanim mi ten cholerny błotnik przyjdzie, potem musiałbym cały malować, bez sensu. Nie po to wydałem kupę pieniędzy na maszyny, albo sobie sam robiłem, żeby teraz zamawiać części. Także jedziemy z koksem. Zaczniemy sobie od ściągnięcia tutaj nad kola naszego. Tu są takie te bolce. No to normalnie takimi widłami. Tak. Raki, raki, pak. Gdzie to jest? Gdzie to spadło? W życiu tego już nie znajdę. O, taki. Tu się wtyka, tu się wytyka. Tu potem wchodzi, wychodzi. Pamiętajcie, jak coś weszło, musi wyjść. Teoretycznie. I teraz tutaj te cholerne plastikowe nakrętki, dziesiątki. Kurde, porzewiałe to auto. Strasznie. O, pająk tu mieszka. O, żyje nawet, patrzcie. Jajka tu se złożył. Kurde, Greenpeace się do mnie zaraz odezwie. Nie zabijaj pająka! Jajka złożył, będą dzieci! Kurwa mać. Zardzewiałe to auto. Znajdzie się jakiegoś Niemca dobrego, by się sprzeda to auto. Napisze w ogłoszeniu. Polak płakał, jak sprzedawał. Dobra, dziesiątka i jazda z koksem. Wow. Dobra. Tu mamy błotnik przykręcony dziesiątkami. Widzicie? I sobie je po prostu szybciutko. Wszystko luźniutki. Podejrzewam, że to będzie jeszcze pod drzwiami. Trzeba to zobaczyć. Jak się nazywa ten Venom, czy nie Venom? Ktoś tam pająkami zajmuje na YouTubie. Także może się do mnie odezwać. Lata tu taka pajęcza rodzina, można już powiedzieć. Tak, czekajcie, tu gdzieś kubeczek. Kubeczek szczęścia. No, taki. Bicz a la bicz. Tak. No, uciekło. Tak, to jest jak się jedną ręką pracuje. Powiem wam, to i tak jest szczęście, że te śruby się nie urywają.
bo to się często zdarza. Co tam jeszcze mamy? Niestety, ale Mercedesy lata 2000. To była jedna wielka katastrofa, tak trzymaj się. To były zardzewiałe złomy. I to wszystkie w sumie. I to jest nieważne, czy to była S-klasa, A-klasa, czy tam jakieś inne. Wszystko? Dawaj, poświećmy tu. Pokaż, szukamy śrubki. Szukaj śrubki, szukaj śrubki. Tu. Tu coś właśnie przykręcone jest. Tam się coś trzyma, trzeba zejść pod spód, zobaczyć tam pod spodem. Tu jeszcze będą błotniki, tu jest śrubka, o. Będzie film instruktażowy, jak ściągnąć błotnik. Jakby ktoś nie wiedział. Czy to mamy wszystko? Będę musiał się teraz położyć pod autem. Katastrofa. Żonę poproszę. Lubisz się kłaść? Pod autem? No, pod autem. A gdzie? A pod czym? Chyba, że no. Pytanie, wiesz. To jak to? No. Tak. Powiem wam, no. Pasowałby tutaj różnych dziwnych części jeszcze powymieniać. Zobaczcie, jak to wygląda paskudnie. Ulala, nie fajnie. Tutaj trzeba będzie tu więcej troszkę zainwestować. Ale mieliśmy budżet na naprawę 1000 euro. Powiem wam, że... No, tutaj gumę wymieniłem. Widać, nóweczka. Powiem wam, że... Tak, drzwi, wnętrze naprawiliśmy. Może by, kurde, wiesz co, pasowałoby spisać ten budżet. O, na przykład hamulce dzisiaj... Znaczy, nie są wcale takie złe. No wiadomo, jest na alu drdzy, ale zobaczcie, nie mają jeszcze rancika. Klocki są jeszcze dobre, ale tak czy owak... Dobry sprzedawca zamówił nowe i będą nowe montowane. Przód i tył, wszystko komplet, łącznie z ręcznym. Bo to jednak hamulec, wiesz co, żarty żartami, ale hamulec musi być dobry. Takim, on tu gazu nie musi dawać, ale hamulec musi być dobry. Tak, żeby potem nie było, będziemy robili mu nowy przegląd. Tutaj widzicie, linki były już kiedyś tam wymieniane. I tak dalej, jeszcze mu zrobiłem linkę hamulcową, tam pod spodem, nie hamulcową, tylko wężyk hamulcowy mu naprawiłem. Bla, 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 bla. Ale to trzeba będzie wymienić. Zobacz, Masia. To już jest takie zbutwiałe, widzisz? Aha. Czyli, że całość tutaj trzeba będzie wymienić. Ha, 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 ha. Niedobrze. Co za tym idzie? Kasę trzeba wydać. To będzie najdroższa B-klasa na rynku. Bo ja mam samych, wiecie co, zamożnych klientów. A wiecie, jak to robię, że mam samych zamożnych klientów? Ogłaszam samochody za astronomiczną cenę i tylko zamożni się zgłaszają. Dobra. No. Co tam miałem robić? Nie wiem, zapomniałem. Scenariusz mi się skończył. Bejak gówno. Bejak gówno. O! Jest? No. O! Kuku tu mamy. O-o. Dziura. To akurat jest ten. Tu troszkę przydzewiało. I słuchajcie, teraz jest plan taki, żeby... Żeby co teraz jest plan, żeby co trzeba zrobić? Kręcić. Iść na kawę. To tutaj uwalimy. I tak dotąd uwalimy to. Zrobimy bzzzć. Wiecie co, nawet ja tego błotnika chyba nie będę teraz ściągał, bo teraz mam fajne dojście, żeby to sobie za tego. Także całego nie ściągamy, bez sensu jest totalnie. To tutaj jeszcze przeszlifuję i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. To jest powierzchowne tutaj, to zejdzie. Zobaczymy, a jeżeli nie, no to wstawkę tutaj z blachy zrobię i będzie dobrze. Ale najpierw musimy wyciąć tutaj ten kawałeczek. Masz gotowe, Basia? Nie. O. Ona tam z prądownią walczy. Proszę bardzo. Zrobimy tu bzi, 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 bzi. Otwórz drzwi. Te mocno otwórz, bo to będzie miał też szczelinę. Dobra. No śmiało. Całe, całe. A przymknij trochę. Aha. O, tak trzymaj. Ale słuchaj.
Kurde, kamera mi spadła. Chodź tu kamerę teraz trzymaj. Weź, nie wiem, jakoś ten. Cak, cak. Nic, tak, o, a my tutaj zrobimy ciachu, ciachu. Tu już jest zdrowa blacha, tam dalej idzie zdrowa, zobaczcie to. Zajebiste to jest. Dobra, nie marudzimy, tylko to dorabiamy. Czekaj, da się to wykręcić, podaj tą. Dziwno, że zapnąć już. Tam już nikt nie ucieknie. Czekaj, czy odpadnie ta śruba, czy nie. Zakłady, szybciutko. Odkręci się, czy nie? Nie. Jakżeś ty byłaś w błędzie. No to Mercedes w końcu, nie? Tak, to się kupiło, no, to się ma. Będzie się Mieczysławem jeździć, dopóki się klient nie trafi. Polak płakał jak sprzedał. Teraz sobie obejrzmy, jak taka końcówka wygląda i jak trzeba będzie ją robić. Zobaczcie, ta blacha co tutaj jest, ta. Ta tutaj to jest osobna część, to jest całkowicie osobna część, ona tu idzie pod spód, tu jest zaginane, także nią się nie przejmujemy, ona jest dla nas nieważna. Ważne jest teraz, żeby sobie blachę dociąć takiego kształtu, trochę szerszą. Tu mamy na przykład, brakuje nam części typu tutaj, widzicie, rant błotnika nam zjadło. Dorobimy go więcej trochę, abyśmy mieli możliwość wyginania. Chociaż wam powiem, tak, on tutaj jest, widzicie? On tutaj jest w tą stronę wyginany. Także najpierw go sobie wygniemy, potem nie będziemy mieli możliwości. Ale to troszkę, on jest dosłownie, wiecie co, nie wyginany, tylko złamany tutaj. To nie jest półokrąg, tylko tu ma takie złamanie w tym miejscu. Także my to tak zrobimy. Także teraz idziemy sobie zrobić jakiś szablon papierowy. No. Masakra, no. Nienawidzę zgnilizny, dlatego z nią walczę, uratujemy Mercedesa i sprzedamy i będziemy bogaci, przyjdzie bogaty klient i go kupi. No słuchajcie, nic śmiesznego, Mesio ma ile? Mesio ma przejechane ile? Oj, niewiele. 120? Gdzieś tak. Chyba 120 tysięcy. 20 parę, tak. Tak, 120 tysięcy czy 119. No. A czekaj, chyba jest ten. Gdzie Mieczysław? Nawet kluczyk tutaj jest, idziemy zobaczyć, ile ma Mieczysław przejechane. No, a tylko akumulator trzeba podłączyć. No i już to dla was robię. Zobaczcie, czego ja dla was nie robię. Czego ja dla was nie robię. Tam skrzypi, bo tam też jest błotnik do roboty. Ale to już... A, czekajcie, akumulatorek podłączę. Kilometry wyjdą od razu. Oszukałem was, ma 124 tysiące. Oryginalne. Mhm. Oryginał 124 tysiące. Jak nowy. Tak. Słuchajcie, gdyby ten samochód miał więcej kilometrów przejechane, miał tam z 250-300 tysięcy, to bym go nie robił. A że ma te 124, to go robię, bo to jeszcze warto, bo ktoś sobie go jeszcze kupi i parę lat nim pojeździ. Taka jest prawda. Słuchajcie, teraz tak, robimy ten samochód, staramy się robić budżetowo. Dlaczego? Bo jest stary. Mercedesy rdzewieją. Jak ja naprawię tutaj, to on gdzie indziej przerdzewieje. I słuchajcie, pojeździ ktoś, kupi go, nie wiem, 3, 4, 5 lat i ten samochód będzie i tak złomowany, albo wyląduje gdzieś tam w Rumunii, czy gdzieś tam i... No i to wszystko, no. Także robimy go tak, żeby wytrzymał te 5 lat, żeby ładnie wyglądał, a reszta mnie to naprawdę nie obchodzi. Dobra, kartka papieru, robimy szablon, robimy
Błotnik. Kartka papieru. Nasz sprzęt. I pamiętajcie, zawsze robimy więcej, bo dociąć można. Prawdę mówiąc, to tego zagięcia tutaj nawet nie będziemy musieli robić. Się dospawa i też będzie bardzo, bardzo dobrze. Tu będzie tak. Tu będzie tak. I tutaj jeszcze jest końcówka na śrubkę, która nie istnieje. Czyli że zróbmy to dużo, dużo dłuższe. Zawsze można dociąć. I z drugiej strony taki sam numer. Tutaj idzie to pod ukosem tak lekko. I tutaj sobie zrobimy też więcej, abyśmy mogli zrobić potem zakładkę na tym naszym błotniku. Tu. Tu pójdzie też więcej. I teraz znajdziemy jakiś stary błotnik albo coś, żeby sobie taką blachę wyciąć. Idziemy sąsiadowi błotnika kawałek wyciąć z jakiegoś auta. Wykorzystamy sobie błotnik od Suzuki SX4. A propos. Suzuki, znacie, robi się. Zobaczcie, błotnik przywiozłem, znaczy zderzak poszywany, ale słuchajcie, ciężko dostać te zderzaki, naprawdę ciężko. To jest węgierskie, ten jakiś tam węgierski. Wersja węgierska, tak jest. Także słuchajcie, to jest zrobione. Co na tym? Mamy kółko nowe, zobaczcie, kółko, oponka. Także super, udało mi się, słuchajcie, roczną oponę kupić. Znaczy ona była 2 lata, ale facet ten jeździł tylko jeden sezon na niej. Także super, udało mi się, naprawdę. Także wszystkie mamy teraz takie same. Jest świetnie. Felga jest tak samo, nowa. Znaczy zrobiona, odnowiona. No i to wszystko, także Suzuki się robi, lusterko zamówione, lampy zamówione, no słuchajcie, no ten samochód tutaj w środku, więcej tam, oj, czekajcie, bo tutaj pas, to wszystko, chłodnice, tutaj nic nie było ruszone, zobaczcie, tu wszystko jest cacy, miód, malina. Także pomału kończymy Suzuki, to nawet nie ma co pokazywać, no, naprawdę nie ma co pokazywać, tylko przychodzą części, dokładam je i to wszystko, no. Dobra, Mercedes, zobaczcie, czekaj, jak się wpieprzy tego kanału, zakład cały czas trwa, ale dobra, na statyw. Także, błotnik do Suzuki mamy nowy, a tu wykorzystamy blachę. Kurde, ty! Jestem eko, robię recykling. Dzwoń do Greenpeace'u. Mm-hmm. Medal dostaniesz. Do tej ze Szwecji, jak jest, co tam drogi blokuje. Moja idolka. Dobra, jak to wytniemy? Czym to wytniemy? Nożyce? Szlifierka? To jest miękka blacha. Nożyce, szlifierka, maszynka. Do wyboru. Do wyboru, do koloru. Dobra, idziemy po sprzęta. Tak to wygląda. Zaraz się pewnie głosy rozsądku odezwą. Dlaczego bez osłony? Dlaczego bez osłony? Basia ściągnęła. Powiedziała, nie, tak będę z osłonami. Pamiętacie, jak robiła tam tutaj ten Landiego? Tam coś robiła. Kupiła sobie tą szlifierkę. Tak, z osłonami będę robiła. Pierwsze 5 minut, potem wszystko ściągała. W samochodzie nie dojdziecie z osłonami. Słuchajcie, naprawdę, wiem, się odezwiecie. Nie da się tam, słuchajcie, takie zakamarki macie, zapomnijcie z osłonami. Dobra, nieważne.
wszystko. Błotnik odstawiamy, bo będziemy jeszcze potrzebowali te plastikowe części, migacz do naszego nowego błotnika. Tak, ja mam wstępnie wygięte już, widziałaś? Mhm. Wszystko profeska. No. Teraz jeszcze czekaj ta błotnika. Japońska blacha, miękka blacha. Ktoś to kiedyś Honda Civic miał albo coś to wie. Rdzewieje na potęgę. Chociaż wam powiem, to Suzuki, no nie za bardzo. Tu macie wszystko podkładem zrobione, nie? Także nie jest tak źle. Dobra, idziemy to przymierzyć do starego błotnika. Będziemy sobie teraz znaczyć, zaginać, wyginać, przyginać. Go. No i teraz tak. Tu trzeba zagiąć. Ale to zagięcie idzie tak na półokrągło. Widzicie? Także to nie będzie tak od tak sobie zagięte. Na zaginarce. Nie będzie takiej możliwości. Tak samo tutaj. Widzisz? To jest półokrągłe. Jak my to zagniemy? Tak, zaraz ci pokażę. Tu idzie w tą stronę, a tu idzie w tą stronę. Kurde, ja ładnie to robię. Jak będę to sprzedawał? Mówię, Polak płakał jak sprzedawał. Będzie szczęśliwy Niemiec, który to kupi. Zagniemy to teraz. Chodź tam. Tu to zagniemy. Nawet delikatnie. O tak. A zobaczcie, bo już wam się chwaliłem, przełącznik nożny, przód, tył. Niektórzy mają tutaj takie pokrętło, wiecie, i teraz tak, no to jest masakra. Ostatnio widziałem u Grzegorza Dudy, nie wiem czy jego firma była, i mieli tak samo zębatkę, ale mieli maszynę taką zrobioną, ale mieli zrobione to na korbę. Tak naprawdę to, że mieliśmy te blachy od spodu, to było raz, ale... Zobaczcie, dzięki temu urządzonku, masz, trzymaj. Ja mam obie ręce wolne. Mogę sobie tym manewrować. Także i kto jest głupi? Pozdrawiam, Grzesiu. Słuchajcie, wyślę mu to wideo. No. Bardzo, naprawdę bardzo wielka wygoda, jeżeli to mogę sobie tym po prostu manewrować. Bo to są czasem milimetry. Żeby taką blachę stworzyć. Aj, przejechałem za daleko. Przejechałem za daleko. Widzicie, jaka mi jest wygoda, że uciekło mi tu. Pół centymetra. Ale to nic, bo blacha jest świetną rzeczą. Jak coś źle ci wyjdzie, po prostu wyklepiesz, rozklepiesz, zagina znowu. I to właśnie zrobimy, proszę bardzo. Tak. Przejadę po tym. Sak. Łatwo, prosto i bez bólu. No i kto jest głupi? Nie odpowiem.
Gdzie mi tam do Grzegorza Dudy? Powiem wam, to jest naprawdę świetny specjalista, jeżeli chodzi o samochody. Facet ma fantazję. Dzięki temu, że ma jeszcze robić dla TVN Turbo, to może puścić wodze swojej fantazji. To jest świetna rzecz, to jest przesuper, że może robić to, co lubi, a nie to, co trzeba. Ja robię Mercedesa, żeby na chleb zarobić. Po kresce, po to kreskę namalowałem, a po kresce nie jechałem. O, teraz równiutko po kresce jest. Jednocześnie tutaj sobie dociskam trochę i... Jak ktoś powie, mam brudne ręce, wiecie co? No zobaczcie, jak ja wyglądam. Bo tak się naprawdę wygląda w warsztacie blacharskim albo jakimś tam innym, jeżeli się szpachluje, jeżeli się szlifuje, to nie wygląda się tak, jak w telewizji, jak pokazują w białej koszuli, jak robią samochody. Nie. I teraz pytanie za 100 punktów, czy w tej płaszczyźnie też było to wygięte? Zaraz będziemy sprawdzać. No i gitara. Widzicie? Jest fajny pałąk. Trochę nam farba z tego Suzuki zeszła, ale zobaczcie, jak ładnie wygięty. Widzicie? Zagięte. No, a tu mam taką zaginarkę. I jeżeli bym na tej zaginarce robił tutaj, no to bym mógł tylko na prosto zagiąć. Ale do tego zaraz wrócimy. I teraz robimy w drugą stronę. Ta sama bajka. Widzicie? Jedna strona, druga strona. Czekajcie, pod światło bardziej. To w tą i w tą. I teraz trzeba sprawdzić, chodźcie, idziemy tutaj do ten, tu. Zobaczymy teraz, bo ja nie jestem pewny, chyba trzeba będzie na tym drugim botniku to sprawdzić, jak wygląda ta płaszczyzna tutaj. Bo teraz tak, tą mamy zrobioną. I teraz trzeba zobaczyć ta płaszczyzna, czy ona idzie prosto, czy jest wygięta. I idziemy to sprawdzić. Prosim. A gdzie to sprawdzić? Na drugim błotniku, chyba że jest wgnieciony. Jest mikronowo wygięte. Pokaż. Widzicie tutaj? To jest mikronowo wygięte dosłownie. Troszeczkę, naprawdę troszeczkę, ale jest. A przy okazji wam się pochwalę, słuchajcie, jakie ja fajne kółeczka kupiłem dla Mesia. Czy już pokazywaliśmy? Nie. Popatrzcie, tutaj stoi jedno. Takie. Ładne, nie? Z ładnymi kapciami letnimi, ale takie kurde gumy jeszcze twarde tutaj. Dobre. Tak, także Mieczysław będzie miał całoroczne. Ale ktoś sobie kiedyś, to ja już nie będę zmieniał, ktoś sobie te zimówki założy i ładne letnie. Dobra, teraz musimy to zagiąć, lekki pałąk. Jak to zrobimy? Masz statyw. To zrobimy tutaj na tej maszynie. To jest tak zwana spęczarko, rozpęczarka made in home. Czekajcie, i teraz tak, to musimy lekkiego pałąka tu zrobić, czyli że musimy sobie to tutaj troszeczkę ściągnąć, ale naprawdę troszeczkę. O,
Oczywiście ta maszyna też tutaj, zobaczcie, tutaj miała taki wichajster i robiło się to ręcznie, nie? Ale o co za tym idzie, przyszedł pomysłowy Dobromil i zrobił to na nogi, żeby mieć dwie łapki wolne, żeby tam niwelować i ten manewrować i niwelować błędy. Także tu sobie zobaczcie, tak robię, a tam na dole się pedałuje. Docisk. Dosłownie troszeczkę. To naprawdę nie trzeba dużo. Tam było dogięcie dosłownie 2-3 mm. Zobaczcie, już jest, widzicie? Już jest lekko wygięte. I druga strona to samo. Moim zdaniem miód z kaszanką. No, pierwszy etap mamy. Idziemy znowu pomierzyć sobie to. Panie, kto panu to tak spierdolił? Słuchajcie, teraz, a właśnie jeszcze sobie coś zaznaczę, póki mam taką możliwość. Kurde, widzicie, to gówno to mogłem wyciąć po prostu. O. Zepsułem Mercedesa. Od jutra do sprzedaży na Allegro. Dobry stan, niebity. Jak ktoś chce, polecam. Wysypał się Mercedes. Wiecie, co zrobię tutaj? Tą kreseczkę sobie zaznaczę. Pyk. I pyk. I tu jakieś takie osy potem wyrysujemy i odgnieciemy. To jest to przetłoczenie, które idzie przez cały błotnik nad kole. Dobra, ale to jest najmniejszy szczegół, to na samym końcu. Słuchajcie, teraz, bo to mam już gotowe. Teraz sobie, zobaczcie, jak pasuje wszystko. To jest, wiadomo, troszkę za duże, bo to jest, nie wchodzi jedno w drugie, tylko ma być identyczne, nie? I takie też jest. Zresztą to nie chodzi o 1 mm. Jakby to w Stuttgarcie, w Mercedesie zobaczyli, jak ja to tworzę, to od razu bym robotę dostał, kurde. Bo takiej dokładności to oni w życiu nie mieli. Dobra. Chociaż, wiecie co? Szczerze mówiąc, to oprócz tej rdzy, którą ma Mercedes, to Mercedes są naprawdę dobrze zbudowanymi samochodami. Trzeba przyznać. Dobra. To teraz muszę sobie tutaj to pstryk zrobić, pstryk i tutaj zostawić na zagięcie. Dobrze mówię? Chyba. Żeby nie za dużo było tego. Czekaj, czy tu. O, tu zaokrąglone. I nawet dotąd to idzie, zobaczcie, tu. Tutaj to widzicie, zagięcie. My aż takiego dużego nie będziemy robić, bo po co? Gdzieś się podziały moje nożyce. No pokaż, baby, pokaż. Ona się zajmuje samochodami. A jakby ktoś nie znał, to jest program Morlock Motors, to jest, oni się zajmują, facet Greg prowadzi największy w Europie skład, odkupuje od amerykańskiej armii wszystko, no, i sprzedaje. I ma też hopla na punkcie samolotów, to jest na D-Maxie, w internecie jest, można sobie litery dodać, jak ktoś po niemiecku nie umie, bo to jest Greg, który tam po niemiecku mówi, nieważne, lubię to oglądać. Bo jest nie za bardzo inscenizowany, jak niektóre programy w Polsce. Dobra, to... Okay.
Widać od razu, że mama Krawcowa, nie? Pozdrawiamy mamę. Mama chora leży. Mama chora leży, pozdrawiamy. No, tak to jest. I teraz musimy sobie to tutaj zagiąć. A idziemy sobie zagiąć. Kurde, kto tu tyle tego złomu nastawił? Jestem w trakcie szukania lepszego warsztatu. Większego, bo wiecie co, miałem nic nie robić, ale jak się potem okazuje, z tego nic nie robienia, to wychodzi tyle, że musicie budować więcej. Chodzi teraz to zagięcie tylko. Pyk. Zagiąłem czy nie zagiąłem, zobaczymy czy dobre. Chyba złe. A mi się wydaje, że to będzie lepiej w imadle albo kombinerkami po prostu. Powiedz mi, kto zrobił taką maszynę, żeby tak denerwować człowieka? Czy mi się wydaje, czy ja jestem debil i to... Nie, nie w tę stronę zgiąłem. Idziemy klepać. Chodź, będziemy klepać. Wiecie co wam powiem? Że majster stwierdził, że było dobrze zagięte, a już wyklepałem. Majster stwierdził, majster tak ma być. Jeszcze raz. Pewnie, że dobrze. Tak, no bo tu wchodzi w tom, a potem tu jest tylko nie aż tak mocno wygięte. Bo to wchodzi w tom, a to jest potem, widzisz, mocowane cak i mocowane do progu. No także mamy to. Chodźcie, przymierzymy na auto. Bo raz za jakiś czas trzeba to przymierzyć. Ha, no i zobaczcie. Miód, malina, tu się to ten, tutaj wszystkie, zobaczcie, tu nam się wszystko zgadza, cud, cud, tu się przykręci, tutaj wchodzi jeszcze taka listwa. Teraz co robimy? Teraz robimy to tutaj, to zagięcie. Tak, tak, majster powiedział tak. Teraz będziemy robili to zagięcie. Ja jakoś, nie wiem, jakąś zwykłą, prostą, chłopską metodą. Zaznaczyłem sobie tutaj, przesunąłem, zaznaczyłem sobie tutaj. I teraz trzeba tu półokrąg narysować. To wykorzystamy ten nasz oryginalny, no. Mniej więcej poprawimy ręką. I co teraz z tym zrobimy? I zaraz ci pokażę. Idę po młotek, przecinak i to wszystko. Chodź tu na ziemię. No bo tu o, specjalny stolik. Uważaj, żeby ten tygrys nie uciekł. Przyszedł, zobaczcie, przyszedł, kurde, łazęga. Pokaż go. Pokazywałeś go? O, przyszedł. Służbę ma dzisiaj. Je. Tylko przychodzi się najeść i zaraz wychodzi. I teraz co robimy? Po prostu sobie robimy ślaczek. Ten młotek trochę za bardzo dziecinny mam.
A ty gdzie idziesz? Lucek? Gdzie idziesz? Dzisiaj mamy 14 stopni na dworze, w warsztacie go nie zatrzymasz. Idź myszy łapać. Jeszcze by dojadł coś. Idzie, bo tu stukają. Proszę bardzo. Bajo, nie? Mhm. Przymierzymy. Proszę bardzo, jak się zgadza wszystko. Linia tu, wszystko się zgadza. A, tu się troszkę tak zrobi, trochę tak, żeby to wszystko było perfekcyjnie. Słuchajcie, spawania samego wam nie będę pokazywał. Będę spawał po prostu, zobaczcie sobie tutaj punktami. Pospawam ciągiem, bo to jest taki ten, miałem zakładkę robić pod spód, ale naprawdę nie ma sensu, a tym bardziej, że z drugiej strony mam bardzo fajne dojście teraz, to, aby sobie to po prostu zabezpieczyć potem, także nie ma żadnego problemu, zrobione. Słuchajcie, całość z tymi całymi takimi waszymi dla was opowiadaniami i tak dalej zajęło nam ile, Basia, godzinę? Mhm. Zobaczcie, i elemencik jest stworzony przez godzinę. Także, a tak byśmy 3 dni czekali na błotnik, zapłacili stówkę w euro, czyli 450 zł, czy 20, i jeszcze musielibyśmy całego go malować, a tak sobie zrobimy tylko tutaj na dole przejście i będzie cac. Dobra, podobał się film? No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Masz jakieś pytania, stwierdzenia, doniesienia i tak dalej, i tak dalej, pisz w komentarzach, chętnie poczytam. Ode mnie to wszystko dziś, czym da się ciepło. Dajcie suba, dajcie lajka i spadać. Hej.